Dobrze, także pierwszą prezentację przedstawi Filip Drapejkowski i będzie na temat deep learningu. Filip jest jednym z naszych alumnych naszej organizacji i jak widać później poszedł w stronę bardziej Pythona i uczenia maszynowego, nie, sieci neuronowych, tak. W związku z czym zapraszam na jego prelekcję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Drapejkowski. Czy ten mikrofon działa? Okay. I przedstawię Państwu historię deep learningu i machine learningu skróconą i to, jak te koncepcje z takiej ciekawostki futurologicznej trafiły do regularnego przemysłu. Tutaj mamy agendę tej prezentacji. Na początek przedstawię kilka definicji, później postaram się krótko opowiedzieć o tym, jak ta branża ewoluowała, tak mniej więcej do 2012 roku. Później opowiem o tym, co się stało ostatnio i o tym, o czym wiele osób gdzieś tam interesujących się pobieżnie branżą jeszcze mogło nie słyszeć. I na końcu przewiduję niewielką dyskusję na temat tematów etycznych i wszelkich zagrożeń i nadziei związanych z tą branżą. Narzuciłem sobie kilka konwencji, między innymi postarałem się zredukować ilość matematyki i szczegółowych opisów algorytmów do minimum w tej prezentacji, ponieważ to by nam zajęło kilkadziesiąt razy więcej czasu niż mamy przewidziane na tą prezentację. Stosuję tutaj zamiennie nazwy polskie z angielskimi, bo w literaturze spotkacie się Państwo raczej z tymi nazwami angielskimi. Jeszcze taka uwaga, jeśli posługuję się sformułowaniem wolne oprogramowanie, to mam na myśli nie tylko kod, ale wszelkie materiały źródłowe, dane, koncepcje, projekty, które są publicznie dostępne. I tutaj przedstawię kilka definicji. Te definicje nie są ścisłe, ponieważ nie istnieją ścisłe definicje tych terminów. Sztuczna inteligencja, czyli SI albo AI, to jest dział informatyki, który się zajmuje tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów symulujących te zachowania. Inna definicja, że to jest dział informatyki, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne, a taka moja definicja, ponieważ tak zazwyczaj to działa w literaturze, że SI tak naprawdę obejmuje przede wszystkim heurystyki, a nie algorytmy, czyli przede wszystkim metody, które nie gwarantują najlepszego, optymalnego rozwiązania albo które zajmują się problemami, które trudno jest jednoznacznie zdefiniować. Często sztuczna inteligencja gdzieś tam w literaturze science fiction się pojawia i to jest co innego niż ta sztuczna inteligencja, którą my się zajmujemy, ta w IT. Ta, którą kojarzymy z Terminatora i tak dalej, to jest General Artificial Intelligence. Maszynowe, machine learning, to jest dział informatyki, który pozwala systemom komputerowym na uczenie się, czyli stopniowe poprawianie skuteczności wykonywania zadań w oparciu o dane, bez bezpośredniego programowania metody do rozwiązywania danego problemu. Ta definicja jest szczególnie nieścisła, bo zdarza się, że czasem jeszcze większa ilość danych pogarsza jakiś algorytm, są algorytmy, które pracują bezpośrednio na danych, no, ale większość algorytmów i metod uczenia maszynowego się w niej mieści. Sieci neuronowe to jest jeden z wielu modeli machine learningu, który tutaj będę szerzej omawiał, a głębokie uczenie to jest proces uczenia sieci neuronowych, które mają wiele warstw. Ewentualnie inna definicja, też przesunięta powiedzmy o 15 lat, to są takie sieci, które same ekstrahują istotne cechy z danych. W historii najpierw mieliśmy, czy bardziej w przemyśle, najpierw mieliśmy do czynienia z takim podejściem, w którym ręcznie projektowaliśmy systemy, ewentualnie używaliśmy systemów regułowych, systemów eksperckich, które mogły być ręcznie albo półautomatycznie tworzone.
czyli tam częściowo uczone. Systemy eksperckie są ciągle w dość szerokim użyciu. Nie mam absolutnej pewności, ale wydaje mi się, że LuxMed i Medicover właśnie z takich systemów korzystają, ponieważ zawsze jak jestem u lekarza, to widzę, że wszystkie objawy są wklepywane do systemu i ten system coś wypluwa i zazwyczaj się to robi właśnie systemami eksperckimi. Jeśli mieliście Państwo kiedyś taką nieprzyjemność, że w Windowsie coś Państwu nie działało, to tam jest takie narzędzie rozwiązywanie problemów Windows, bardzo pomocne, to ono też właśnie wykorzystuje to podejście. Większość supportów IT, takich internetowych, też ma właśnie bazy wiedzy, na podstawie której ekstrahowane są reguły decyzyjne i to jest właśnie też to podejście. Innym takim podpodejściem, które stosowano, zanim machine learning stał się powszechniejszy, to stosowano to podejście w przetwarzaniu obrazu i w analizie języka naturalnego. Czyli tutaj generalnie wprowadzamy jakieś dane do ręcznie zaprogramowanego programu, on wyrzuca nam jakieś wyjście. I przykład takiego systemu to jest system, z którym możecie się Państwo spotkać na większości lotnisk, czasami check-inując się, meldując się w hotelu, czasami na granicach. To jest system, który ma wyciągnąć z dokumentu tożsamości, czy to dowodu osobistego, czy to paszportu, MRZ, czyli Machine Readable Zone, czyli te trzy linie, które mają być teoretycznie najbardziej czytelne dla maszyn. I takie systemy robią serię transformacji na obrazie. W tym przypadku najpierw konwertujemy obraz do czarno-białego, później stosujemy kombinację operacji dylacji i erozji, czyli operacji, które nam powiększają albo zmniejszają elementy widoczne na tym obrazie, też z jakąś tam, powiedzmy, utratą rozdzielczości. Te operacje mają swoje parametry, mają taki swój kernel, którym pracują. I to podejście tutaj nam stopniowo, po pierwsze odszumia, likwiduje małe elementy, po drugie rozlewa litery na boki, albo zależnie od parametrów, ogólnie przestrzennie. I tak dochodzimy do tego trzeciego obrazu, w którym widać już poszczególne linie tego MRZ-a. Potem znowu są stosowane te operacje dylacji z takim pionowym kernelem i zostaje nam coś takiego. I w tym momencie ręcznie tworzymy jakieś warunki, na przykład takie, że ten fragment obrazu, który nas interesuje, powinien mieć takie a takie proporcje i być w tej części obrazka, albo mieć przynajmniej taką powierzchnię. No i takie dość proste podejście, ono jest bardzo powszechne i akurat w tym konkretnym przypadku, kiedy mamy stałe warunki oświetleniowe i obraz jest dobrze widoczny, to podejście się sprawdza. Inne właśnie zastosowanie tego podejścia to przetwarzanie języka naturalnego, na przykład po to, żeby tłumaczyć teksty albo wyszukiwać w nich w sposób automatyczny informacje, to WordNet, czyli słowo sieci. To jest takie podejście, które powstało pierwotnie dla języka angielskiego, taki leksykon, który tworzy taki acykliczny, skierowany graf, który przechowuje zależności między elementami języka. Te zależności to jest na przykład relacja zawierania, która łączy hiponim z hiperonimem, czyli bardziej ogólne z bardziej precyzyjnym sformułowaniem, czyli na przykład organ rośliny jest hiperonimem korzenia, korzeń jest hiperonimem marchewki. Co ciekawe, to podejście jest ciągle bardzo powszechne, wykorzystuje je między innymi IBM Watson. Z tego co wiem, to tutaj we Wrocławiu jest też firma Clarin, która taką polską słowo sieć stworzyła i odniosła duży sukces. Później przechodzimy do klasycznego machine learningu. I to jest takie podejście, w którym z tych danych wejściowych, na przykład z obrazu, próbujemy wydobyć jakieś cechy, jakieś zmienne objaśniające. Te cechy to mogą być nawet wartości pikseli w obrazie, mogą to być też jakieś bardziej abstrakcyjne cechy i zachodzi jakieś mapowanie tego wektora czy tensora, tej grupy cech na wyjście, na przykład na decyzję. Przy czym ten poszerzony element, to znaczy mapowanie, to już jest to, czego nie robimy ręcznie. Mamy
algorytm, mamy metodę machine learningową, która ma swoje parametry, których nie znamy i szacujemy wartości tych parametrów w oparciu o dane, w oparciu o popełniany błąd. I to już jest znaczący postęp, ponieważ mamy taki jeden element, który jest o tyle uniwersalny, że zależy tylko od danych, które przedstawiamy metodzie. Przy czym, jeżeli mamy te cechy, na przykład wartości pikseli obrazu, to zazwyczaj tych cech jest za dużo, jest w nich za dużo szumu, żeby algorytm mógł sobie z nimi dobrze poradzić. Więc stosujemy właśnie takie metody ekstrakcji cech, na przykład metodę histogramu zorientowanych gradientów, która zauważa, w których fragmentach obrazka kolory przechodzą z jednego koloru w drugi najszybciej i także ustala, w jaki sposób skierowana jest ta zmiana koloru. Więc z takiego zdjęcia samochodu uzyskujemy taki zbiór, jeszcze to jest wizualizacja, ale taki zbiór gradientów, czyli tej informacji o kącie, z jakim jedna barwa przechodzi w drugą i informacje o tym, jak szybko przechodzi jedna w drugą. I już z takich obrazów machine learningowy system jest w stanie dość dokładnie podejmować decyzje, na przykład właśnie wykrywać samochody. I tutaj widzimy, że po przejściu w skalę z tej skali RGB, którą używamy na co dzień, na Hue Saturation and Lightness, i właśnie w zastosowaniu HOG dostajemy takie cechy, w których możemy się dopatrywać zależności. HOG często jest używany w połączeniu z SVM-em, czyli maszyną wektorów wspierających, Support Vector Machines. I to jest właśnie ten machine learningowy algorytm, który ma podejmować decyzję, czy dany wektor cech, tych zorientowanych gradientów, odpowiada na przykład obecności samochodu albo braku. SVM działa w ten sposób, że wyznacza hiperpłaszczyznę n-wymiarową, która tutaj ilość wymiarów odpowiada ilości cech w wektorze cech. I ta hiperpłaszczyzna ma oddzielać nam dwa zbiory danych. Właśnie wyznaczanie tej hiperpłaszczyzny jest procesem uczenia, czyli wprowadzamy do takiej metody dane oznaczone i na podstawie tych oznaczeń danych wyznaczona jest ta hiperpłaszczyzna, tak żeby mieć jak największy dystans do danych z obu grup. Dalej przechodzimy do sieci neuronowych. Sieci neuronowe są bardzo starym konceptem, są też taką metodą machine learningową jak SVM. To jest koncept, który jest w zasadzie tak stary jak komputery i to w pewnym sensie była taka walka dwóch paradygmatów, to znaczy na początku, jeszcze wrócę do tego slajdu, na początku na przykład Alan Turing przewidywał, że właśnie w ten sposób będziemy prowadzić naszą interakcję z komputerami, nie w ten sposób, że będziemy programować konkretne instrukcje, które mają być wykonane, ale że być może będziemy po prostu pokazywać rzeczy komputerowi, a on się będzie z tego uczył i powielał nasz sposób myślenia, nasze podejścia. To podejście poniosło klęskę na jakiś czas. Mówiło się, że tak pomiędzy 1960 a 1970 rokiem był złoty wiek maszynowego uczenia, a potem była zima sztucznej inteligencji, ponieważ okazało się, że te metody są bardzo drogie obliczeniowo, nie tylko nie gwarantują najlepszego rozwiązania, ale dają niesatysfakcjonujące rozwiązania i rozwój tej dziedziny na jakiś czas się zatrzymał. Tutaj właśnie ten wspomniany SVM był dość dużym przełomem. SVM, takie metody jak drzewa losowe, one już były całkiem skuteczne i można je było w jakimś ograniczonym zakresie stosować w produkcji. Jeszcze co jest ciekawe na tym slajdzie, to że koncepcja perceptronu, o którym za chwilę opowiem, sięga 1957 roku. I co jest jeszcze ciekawe, tak naprawdę podstawy teoretyczne do tworzenia takich konstrukcji jak sieci neuronowe czy prostsze metody machine learningu istniały tak od 1763 roku, ponieważ teoria Bayesa już dawała solidne podstawy.
również metoda optymalizacji, metoda najmniejszych kwadratów na wiele pozwalała. Łańcuchy Markowa, które są istotne w socjologii, one też są taką metodą, do której często się wraca w machine learningu i też mają ponad 100 lat. A jeszcze ciekawy jest tutaj test Turinga, to znaczy Turing zaproponował taki sposób stwierdzania, czy taka potencjalna sztuczna inteligencja, metoda machine learningowa jest już inteligentna, a mianowicie czy jeżeli będziemy prowadzić rozmowę z takim systemem, czy to dźwiękową, czy to wysyłając mu pytania i uzyskując odpowiedzi, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to człowiek, czy to maszyna. Aczkolwiek bardzo dużo algorytmów zdaje test Turinga, mylimy algorytmy z ludźmi i no na pewno jeszcze nie osiągnęliśmy tego poziomu ogólnej sztucznej inteligencji i zdanie tego testu raczej nie jest rozstrzygające. I ciekawe jest też to, że sieci neuronowe albo ich wcześniejsze, prymitywniejsze wersje istniały w ogóle bez komputerów, tak? To znaczy mogliśmy je przeliczyć na kartce, były tworzone urządzenia, które realizowały tylko taką sieć, na przykład urządzenia, w których proces uczenia polegał na tym, że technik ręcznie potencjometrami ustalał parametry tej metody. I to jest o tyle ciekawe, że być może nie potrzebujemy tak rozbudowanej infrastruktury, jaką mamy w komputerze, żeby realizować taką sieć neuronową. Perceptron. Perceptron to jest taka podstawowa jednostka sieci neuronowej, którą wykorzystuje się do dzisiaj. Taki pojedynczy perceptron to już jest metoda machine learningowa, taka najmniejsza sieć. To jest dość prosta koncepcja. X-y to są nasze cechy, na przykład wartości pikseli. Przemnażamy je przez jakieś wagi, na początku losowe, sumujemy i ewentualnie jeszcze tą sumę przetwarzamy funkcją aktywacji, na przykład funkcją sigmoid albo czymś prostszym, funkcją liniową, funkcją skoku, która po prostu nie przepuszcza sygnałów poniżej jakiejś granicy. I co jest tutaj bardzo ważne, dla takiego perceptronu tymi wyuczalnymi parametrami są właśnie wagi, to znaczy proces ustalania tych wag, przez które mnożymy wejścia, to jest właśnie proces uczenia takiej sieci. Później takie jednostki jak perceptron połączono w takie sieci i tutaj według jednej definicji to już jest głębokie uczenie, według innej no jeszcze tak z 15 lat za wcześnie i mamy te perceptrony w warstwach. Każde wyjście, jeżeli mamy warstwę N, to wyjście z każdego z neuronów w warstwie N jest wejściem do pojedynczego neuronu w warstwie N1, czyli ten neuron przetwarza wyjścia z tych wszystkich neuronów i podaje jedno wyjście, każdy kolejny analogicznie. I taka struktura jest już w stanie wykonywać dość skomplikowane zadania, klasyfikować dane, odszumiać obrazy. Największym przełomem w uczeniu sieci neuronowych i tym, co pozwoliło na późniejsze pojawienie się deep learningu, był algorytm propagacji wstecznej. Ponieważ te wagi możemy ustalać na różne sposoby, możemy zastosować algorytm genetyczny i tym algorytmem optymalizować, zgadywać wagi tak długo, aż nasza sieć okaże się, że działa i wykonuje zadanie tak, jakbyśmy chcieli. Można użyć wymuszonego wyżarzania, ale najpopularniejsza jest propagacja wsteczna. Propagacja wsteczna polega na tym, że podajemy na wejściu jakiś obraz. To znaczy tak, propagacja wsteczna jest krokiem uczenia. Najpierw przetwarzamy jakieś wejście, na przykład obraz albo inny wektor cech, przez taką sieć wielowarstwowego perceptronu, aż dochodzimy do jakiejś decyzji. Na przykład podajemy tutaj zdjęcie cyferki 8 i nasza sieć zainicjalizowana losowymi wagami wyrzuca stąd wartość, że to jest trójka. No ewidentnie mamy błąd i ten błąd propagujemy wstecz, a konkretnie propagujemy jego gradient. Gradient to tak w przybliżeniu pochodna funkcji wielu zmiennych, czyli informacje o tym, jak ten błąd powstał, w którą stronę musiałyby się zmienić parametry, żeby ten błąd się zmniejszył i jak intensywnie powinny się zmienić parametry, żeby ten błąd się zmniejszył.
I w ten sposób z kolejnych warstw dla każdej jednostki propagujemy gradient błędu, który odejmujemy od wag i powtarzamy tą operację wielokrotnie. Czasami wielokrotnie taka sieć musi obejrzeć cały zbiór, na którym ją uczymy, aż zmodyfikuje swoje wagi w ten sposób, że sieć przestaje popełniać błędy. To podejście ma wiele wad, nie gwarantuje optimum globalnego. W wielu sytuacjach uczenie takiej sieci może się nie udać. Wartości wag mogą wyskoczyć poza sensowny zakres i taka sieć już może nie chcieć się dalej uczyć. Jest wiele modyfikacji tego algorytmu, które mają zmniejszyć prawdopodobieństwo niepowodzenia przy uczeniu. Ale generalna zasada jest taka. I kolejnym krokiem były konwolucyjne sieci neuronowe, a bardziej ogólnie takie podejście, w którym uczymy się jakiejś reprezentacji otrzymywanych danych. I tutaj mapping from features to jest właśnie ta metoda machine learningowa, na przykład wielowarstwowy perceptron. Natomiast to, w jaki sposób wydobywamy istotne cechy z wejścia, na przykład z obrazu, to już jest proces zautomatyzowany. W przypadku sieci konwolucyjnych te istotne cechy, one również są uczone metodą propagacji wstecznej. I tutaj w takim jeszcze głębszym podejściu mamy kilka warstw cech. Na początku to są takie bardzo prymitywne cechy, czyli wykrywamy kąty. Te cechy często się zdarza, że sieć automatycznie nam się wyuczy czegoś takiego, jak widzieliśmy w tym Hue-Oriented Gradients, ale oprócz tego wyuczy się innych cech, takich jak właśnie kąty, takie zakręty gradientowe, obłe kształty, przejścia z barwy na barwę. I kolejne warstwy tej sieci wyuczają się coraz bardziej skomplikowanych cech. Na przykład pojawia się cecha, która reaguje tylko na okręgi, albo tylko na oczy, albo tylko na fałdy na ubraniu. I w ten sposób na samym końcu dochodzimy właśnie do takiego wielowarstwowego perceptronu, który na tym ostatecznym zestawie cech już takich bardzo abstrakcyjnych podejmuje decyzję. I te sieci, tak mniej więcej kończąc na sieci AlexNet z 2012 roku, to już są sieci, które często osiągają skuteczność taką jak człowiek, albo nawet skuteczność wyższą niż człowiek, co oczywiście jest kontrowersyjne, bo to człowiek oznacza te dane, na których uczymy, więc jeśli oznaczy je źle, no to sieć nie może się nauczyć lepiej niż człowiek, który oznaczał. Dlatego stosuje się różne podejścia, na przykład konsylium lekarskie, które zbiorczo ocenia jakiś obraz. No w każdym razie te sieci przy użyciu ogromnej mocy obliczeniowej, żeby je wyuczyć, przy użyciu bardzo dużych zbiorów uczących, tak często minimum milion zdjęć oznaczonych, osiągają skuteczność porównywalną albo lepszą z ludzką. I powiedziałbym, że nasze wrażenie osób, z którymi mam często styczność, jest takie, że powiedzmy ten rozwój deep learningu się zatrzymał mniej więcej tutaj i te podejścia takie z sieciami konwolucyjnymi. Sieci konwolucyjne mają swoje odpowiedniki na przykład do przetwarzania dźwięku, wtedy to są sieci LSTM. Że te sieci wymagają ogromnych serwerów, że nie mogą pracować w czasie rzeczywistym, że koszt oznaczenia danych jest ogromny, że mają przeróżne wady i teraz w tej trzeciej części mojej prezentacji postaram się rozprawić z tymi wadami, z tymi ograniczeniami, przedstawić to, jak w ciągu ostatnich kilku lat te ograniczenia przestały już być aktualne. Najczęstszy argument, z którym można się spotkać na konferencjach, czy w momencie, w którym podejmowana jest decyzja, czy sieć może zastąpić jakąś ludzką czynność, wspomagać lekarza, albo zastąpić, czy głęboka sieć może zastąpić inne metody machine learningowe, to jest taki argument, że taka sieć to jest black box, czyli nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób zrozumieć, w oparciu o co sieć podjęła decyzję. Na przykład załóżmy, że mamy takie zadanie, w którym klasyfikujemy obrazy na 1000 klas, stwierdzamy, czy na obrazku widzimy samolot, kota, psa, niedźwiedzia, czy niedźwiedzia polarnego i tak dalej. I może się okazać, że nasza sieć nauczy się tego, że niedźwiedź polarny występuje wtedy, kiedy niedźwiedź stoi na śniegu, nie? Jak i pokażemy niedźwiedzia polarnego, który stoi w lesie, to ta sieć nam ciągle powie,
że to jest zwykły niedźwiedź, a nie niedźwiedź polarny, ponieważ nie przewidzieliśmy tego, że w naszych danych była jakaś prostsza informacja, która korelowała z występowaniem danej klasy. Inny przykład, taki już dużo bardziej kontrowersyjny, który miał miejsce na którejś z konferencji, to przypadek, w którym sieć miała oceniać dane medyczne, to chyba były rentgeny, ale nie jestem pewien, i te zdjęcia były podpisane flamastrem, czy pacjent jest chory, czy zdrowy. I tak samo w zbiorze, na którym testowano skuteczność tej sieci, też występowały te anotacje mazakiem. No i okazało się, że sieć osiąga 100 czy prawie 100% skuteczność, jest lepsza od jakiegokolwiek lekarza na świecie i powinna trafić na produkcję. No i oczywiście w sytuacji produkcyjnej okazałoby się, że taka sieć wyrzuca kompletnie losowe wyniki, bo ona się nauczyła ignorować cały obraz i patrzeć na ten mazakiem czy korektorem napisaną literkę i na jej podstawie decydować. No i to był poważny zarzut, że właśnie sieć się mogła nauczyć jakiejś zależności, która występowała tylko w zbiorze treningowym, a nie występuje w rzeczywistości. Albo to, że nie mogąc przedstawić tego, w jaki sposób działa sieć, nie możemy na przykład wykorzystać jej w banku do oceny zdolności kredytowej, bo mogłoby się okazać, że ponieważ nikt nie rozumie, w oparciu o co sieć podejmuje decyzje, mimo że podejmuje dobre, to ktoś ją zmodyfikuje tak, żeby dać kredyt swoim znajomym, co może być ze szkodą dla banku. I to był bardzo mocny argument przeciwko sieciom. Natomiast pojawiło się kilka metod, które ten problem pomniejszają. Jedną z tych metod jest LIME, który w uproszczeniu polega na tym, że segmentujemy zdjęcie wejściowe na takie puzzle, robimy taką semantyczną segmentację jakąś inną metodą i wymieniamy losowe fragmenty obrazka na szum i patrzymy, jak się zmieni wyjście z sieci. A ponieważ sieć zazwyczaj mówi nam nie tylko z jaką klasą mamy do czynienia, ale z jakim prawdopodobieństwem mamy do czynienia z daną klasą, z jakim prawdopodobieństwem to jest na przykład żaba, to możemy obejrzeć uszkodzenie, możemy obejrzeć, który fragment obrazka musielibyśmy uszkodzić, żeby wynik sieci był jak najbardziej mylny albo żeby straciła ona pewność. I w ten sposób jesteśmy w stanie ustalić, że sieć AlexNet na popularnym zbiorze ImageNet klasyfikuje żabę przede wszystkim w oparciu o ten fragment obrazu. Ergo w tym przypadku sieć podjęła decyzję w oparciu o to, o co chcieli, w oparciu o ten, przede wszystkim w oparciu o ten fragment obrazu, w oparciu o który chcielibyśmy, żeby podjęła decyzję. Ta metoda ma niestety wadę, bo wymaga wykonania klasyfikacji tak od 100 do 100 tysięcy razy, zależy na ile takich segmentów podzielimy przedtem obraz. I w związku z tym jest niesamowicie droga obliczeniowo, aczkolwiek na przykład mi się zdarzyło zastosować tą metodę, żeby stwierdzić, czy sieć neuronowa, która wykrywa gruźlicę na podstawie rentgena płuc, czy ona bierze pod uwagę te same fragmenty płuca, które brałby pod uwagę radiolog. No i okazuje się, że mniej więcej, to znaczy z taką dokładnością, jak ma dokładność ta metoda LIME, tutaj mamy ten obraz z LIME'a, który podświetla, które fragmenty zdjęcia brał przede wszystkim pod uwagę, a tutaj mamy anotację radiologa, w którym wskazuje, w których fragmentach widzi tę chorobę. No i powiedzmy, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, to możemy założyć, że ta sieć podejmuje decyzję w oparciu o podobne czynniki jak lekarz albo w oparciu o takie, jak chcielibyśmy, żeby podejmowała. Gdyby tutaj się na przykład świeciło całe zdjęcie, to by znaczyło, że sieć się nauczyła, że osoby wychudzone prawdopodobnie mają gruźlicę, a osoby niewychudzone prawdopodobnie jej nie mają, bo taka korelacja zachodzi, ale no nie potrzebujemy sieci, żeby to zauważyć. Inną metodą, którą osobiście jestem zachwycony i którą gdzieś tam z kolegami rozwinęliśmy, jest taki zestaw Deep Visualization Toolkit. Spróbuję Państwu odpalić fragment filmika, który tą metodę reklamuje. Ta metoda nam pozwala między innymi na podejrzenie, jak sieć głosowała, której klasie dała największe prawdopodobieństwo, podejrzenie, które neurony
albo mapy cech konwolucyjne aktywowały się w największym stopniu, albo jak się aktywowały na poszczególnych fragmentach sieci. Tutaj widzimy pana Josińskiego, bo ten element ma też taki moduł, że możemy sobie odpalić kamerę i zobaczyć, jak sieć przetwarzała, by w czasie rzeczywistym, jeśli mamy kartę graficzną, nasz obraz. I on na przykład tutaj pokazuje, że znalazł fragment sieci, który reaguje przede wszystkim na rysy twarzy. I pokazuje tutaj, że jak zasłoni część twarzy, no to tamten neuron, ta cecha konwolucyjna, ona się nie aktywuje. Tutaj już przeskoczył do cech, które reagują na fragmenty tekstu. I możemy w ten sposób przechodzić przez całą sieć do coraz bardziej skomplikowanych cech. Możemy zwizualizować, jakie obrazy najbardziej aktywowałyby daną cechę albo neuron, czyli dla której wyjście z neuronu miałoby największą wartość. I tutaj możemy właśnie zobaczyć, że w niskich warstwach sieć się uczy wykrywać takie podstawowe elementy budujące obraz, a w wyższych warstwach uczy się już wygrywać takie skomplikowane cechy, które zawierają na przykład właśnie oczy, usta i tak dalej. On to jeszcze raz pokazuje neurony, które reagują na twarze ciągle we wczesnych warstwach i tutaj już dalej w kolejnych. O, na przykład tu jest neuron, który ewidentnie reaguje na twarze. Inną fajną cechą tej metody jest to, że wyszukuje ona nam w zbiorze treningowym obrazy, które najbardziej aktywują dany neuron. I w ten sposób możemy potwierdzić, że rzeczywiście ten konkretny neuron reaguje na twarze, bo obrazy ze zbioru uczącego, które aktywują ten neuron, zawierają twarze. Ja niestety odkryłem tutaj, że jest na przykład neuron, który reaguje tylko na moje czoło albo na kopuły świątyń. No, smutno. To jest najfajniejsza rzecz, z jaką się zetknąłem w tej metodzie, mianowicie propagujemy wstecznie, tak jak przedtem wykonywaliśmy, przepraszam za ten dół, tak jak przedtem wykonywaliśmy propagację wsteczną po to, żeby zmienić wagi, możemy tą propagację wsteczną wykonać od poszczególnego neuronu, nie zmieniać wag, a za to tym gradientem, który dostaniemy z neuronu, optymalizować, zmieniać obrazek wejściowy. I w ten sposób dowiadujemy się, które piksele musielibyśmy zmienić w którą stronę, żeby obrazek jeszcze bardziej wspierał daną klasę. Czyli na przykład jeżeli tutaj te twarze są sklasyfikowane jako twarze, jako twarz, bo ta sieć wykrywa tylko, czy klasą jest człowiek, to te konkretnie piksele musiałyby być jeszcze intensywniejsze, żeby wsparcie, żeby prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z twarzą, było jeszcze większe. I ta metoda, ja ją regularnie wykorzystuję w mojej praktyce zawodowej, pozwala mi oddzielić sieci, które ewidentnie nadmiernie nauczyły się zbioru uczącego i nie poradzą sobie w rzeczywistości, albo podejmują decyzje w oparciu o jakieś głupoty, w oparciu o podpis, bo gdyby podejmowały w oparciu o podpis, to właśnie ten podpis świeciłby się najbardziej, a tutaj byłoby prawie pusto. Od sieci, które biorą pod uwagę na przykład nie tylko twarz, ale również ręce i inne elementy. Gorąco zachęcam w ogóle do odpalenia sobie tego urządzenia, tej metody, ona jest otwartoźródłowa. Czyli tak podsumowując, to ten argument, widzę, że Next w tym momencie przesuwa mnie o klatkę w obrazie zamiast do kolejnego slajdu. No i powiedzmy, w ten sposób zamykamy temat tego black boxa. To już w tym momencie nie jest black box, możemy prześledzić to, w jaki sposób sieć podejmuje decyzje. Inną rzeczą, która sprawiła, że te sieci konwolucyjne możemy uczyć naprawdę skutecznie, jest to, że mamy do czynienia z coraz większymi zbiorami danych uczących, na przykład zbiór ImageNet, na którym co roku przeprowadzany jest konkurs, który ma 1 200 000 zdjęć treningowych i 100 000 zdjęć testowych i chodzi w nim o klasyfikację obrazów na 1000 klas. To raz, że na takich dużych zbiorach sieci uczą się dobrze, dwa, że jeżeli wyuczymy sieć na takim problemie, możemy zastosować transfer learning, czyli możemy zainicjalizować naszą sieć docelową
wagami wyuczonymi na zupełnie innym problemie i okazuje się, że wbrew intuicji taka sieć nauczona na innym problemie potrzebuje już na przykład nie 3 tygodni uczenia, ale 1 dnia uczenia, ponieważ te cechy na samym początku przy wejściu, takie jak kąty, przejścia gradientów, one są wspólne dla większości problemów związanych z przetwarzaniem obrazów. Możemy więc z tych sieci konkursowych, z konkursu ImageNet skopiować wagi, wszystkie albo te odpowiadające za cechy niskiego poziomu i uczyć naszą sieć zaczynając od takich wag i po pierwsze dostaniemy dużo lepszy wynik, po drugie jesteśmy w stanie uczyć taką sieć dysponując dużo mniejszą mocą obliczeniową, po trzecie taka sieć też będzie mniej podatna na to zjawisko overfittingu, czyli nadmiernego dostosowania się do zbioru treningowego i nieradzenia sobie w praktyce. I to jest taka pojedyncza zmiana, która sprawiła, że algorytmy opublikowane 30 lat temu i uznane za mało skuteczne, nagle stały się skuteczne, jeżeli zastosujemy takie podejście. Co jeszcze się zmieniło? Moc obliczeniowa stała się dużo, dużo tańsza, między innymi dzięki NVIDII. Mianowicie pojawiła się architektura kart graficznych Pascal, ponieważ to uczenie sieci neuronowych zazwyczaj robimy na kartach graficznych, ponieważ one oferują nam największą moc obliczeniową i przetwarzanie równoległe. Architektura Pascal okazała się nie być droższa od Maxwella, zużywać mniej prądu, oferować wielokrotnie większą moc obliczeniową, mniejsze grzanie się tych kart i sprawiła, że ten deep learning rzeczywiście wchodzi pod strzechy, że rzeczywiście możemy stosunkowo tanio wyuczyć bardzo głębokie sieci. No i na przykład NVIDIA proponuje taki swój komputer do przetwarzania obrazu, NVIDIA PX2, skierowany przede wszystkim do autonomicznych samochodów. I to jest takie urządzenie już na pograniczu urządzeń embedded, urządzeń wbudowanych, które jest w stanie przetwarzać obrazy na bieżąco, no właśnie w samochodzie. Google proponuje Tensor Processing Unit, wymyśl tej logiki, że do wyuczenia sieci nie potrzebujemy w sumie ogólnego komputera, czy nie w pełni potrzebujemy. Karty graficzne też powstały przede wszystkim do gier i do renderowania grafiki, więc uczenie na nich sieci no wymagało pewnych zmian i zmagania się z architekturą. Google proponuje takie karty na PCI dla zastosowań serwerowych, które specjalizują się tylko na przetwarzaniu tensorów, czyli wielowymiarowych tablic z wagami. Snapdragon, Qualcomm zaproponował coś takiego jak SNPE, Snapdragon Neural Processing Engine i okazuje się, że teraz w telefonach wielu z Państwa są już procesory, na których można odpalić w czasie rzeczywistym 7 sieci neuronowych obok siebie. 2-3 na GPU, 2-3 na CPU, 1-2-3 na Digital Signal Processor. I to jest ogromny przełom, bo jeszcze niedawno potrzebowaliśmy karty graficznej typu Titan X, która ma 12 GB pamięci karty graficznej, żeby taka sieć klasyfikująca mogła działać w czasie rzeczywistym, a w tym momencie jesteśmy w stanie na urządzeniu wielkości telefonu odpalić równolegle kilka takich sieci, już nie w trybie uczenia, tylko w trybie pracy. No i przykładowe zastosowanie z mojego podwórka to takie dashcamy samochodowe, które wykorzystując właśnie taki procesor obserwują kierowcę, obserwują drogę i w momencie, w którym ma dojść do wypadku, zaczynają hałasować albo w momencie, w którym kierowca zasypia, bawi się telefonem, one to przy użyciu sieci zauważają, zwracają mu uwagę, rejestrują statystyki. Takie urządzenia są teraz w powszechnym użyciu w firmach kurierskich. Również Huawei w tym momencie skupia się na deep learningu. Huawei zaproponował Kirin, czyli swój procesor, który wspiera sieci neuronowe. W nowych telefonach Huawei'a te sieci służą do odblokowywania ekranu, polepszania jakości zdjęć, kompresji, wyszukiwania interesujących nas zdjęć. Na przykład jeżeli Państwo macie telefony z Androidem i chcecie wyszukać w swojej galerii jakieś stare zdjęcia po tekście, to przetwarzanie właśnie wykorzystuje sieci neuronowe.
albo na przykład jeżeli uploadujecie Państwo zdjęcie na Facebooka, to Facebook, czy to po stronie urządzenia, czy to po stronie serwerowej, wykorzystuje sieci neuronowe, żeby sprawdzić, czy to zdjęcie nie zawiera agresji, pornografii, jakichś nielegalnych treści. Również iPhone wprowadził dość mocną kartę graficzną do swojego telefonu i swoje API do deployowania takich sieci neuronowych. Ciekawy jest Movidius. Wydaje mi się, że Intel ma w Gdańsku zespół, który się zajmuje właśnie Movidiusem. Movidius to była firma, to jest firma, którą Intel kupił. I tutaj widzimy taką kartę graficzną, czy bardziej taki procesor do przetwarzania tensorów, do pracy z sieciami neuronowymi, które możemy sobie po prostu wpiąć do laptopa. I co jest o tyle fajne, że w ten sposób możemy testować ten procesor i testować nasze sieci na nim. W momencie, w którym staną się one tak skuteczne, jak chcemy, możemy zamówić już bez takiego pendrive'a pojedyncze procesory wielkości paznokcia z naszymi sieciami zaimplementowanymi. I z tego, co wiem, robi to firma DJI, na przykład dość popularny dron DJI Spark, używając takiego samego procesora, jaki występuje w tym compute sticku, wykrywa przeszkody, żeby się nie zderzyć ze ścianą, reaguje na gesty, czyli można mu pomachać, żeby nam zrobił zdjęcie, albo może śledzić naszą dłoń. I to jest też dość duży przełom, bo pozwala niskim kosztem wejść w rzeczywiste umieszczanie w środowisku produkcyjnym naszych sieci. Jednym z takich przełomowych architektur była architektura YOLO, You Only Look Once, która wreszcie była w stanie wykonywać zadanie detekcji, czyli wykrywania obiektów i klasyfikowania ich w czasie rzeczywistym. Poprzednie sieci, nawet na karcie graficznej Titan z 12 GB pamięci, nie osiągały tej prędkości real-time, czyli powiedzmy tych 25 klatek na sekundę. Ta w swojej pierwotnej wersji osiąga 144 klatki na sekundę, więc jest i dużo skuteczniejsza, i dużo szybsza niż wcześniejsze sieci i stosuje podejście, które pozwala przetworzyć obraz szybciej. I tutaj widzimy demo takiej sieci, która w czasie rzeczywistym klasyfikuje obiekty. Jak ta sieć działa? Dzielimy obraz siatką. Dla każdej siatki przewidujemy dwa bounding boxy, czyli takie prostokąty, które mają otaczać potencjalny obiekt. One na początku umieszczone są losowo. Każdy z tych prostokątów, bounding boxów jest większy niż komórka siatki, natomiast względem środka komórki siatki wyznaczamy położenie tego bounding boxa. I efektywnie nasza sieć, mająca 5 neuronów na końcu, wyznacza x, y, czyli pozycję względem środka kratki, znormalizowaną do przedziału od 0 do 1. Wyznacza nam szerokość i wysokość tego bounding boxa, też znormalizowaną od 0 do 1, gdzie 1 to jest wysokość równa wysokości obrazka i 1 to jest szerokość równa szerokości obrazka. No i tą właśnie decyzję, z jaką klasą mamy do czynienia. Potem dostajemy właśnie coś takiego. Potem usuwamy te ramki, stosując non-maximum suppression, czyli po prostu zachowujemy tylko te, dla których sieć była najbardziej pewna, dała nam największe prawdopodobieństwo, że to jest akurat pies. Albo w innej wersji, w YOLO V2, ta sieć najpierw rozwiązuje problem tylko, czy to jest obiekt, czy nie, i potem osobno klasyfikuje. I w ten sposób, dzięki jednemu przejściu sieci, jesteśmy w stanie zidentyfikować obiekty i ich pozycje. Poprzednie algorytmy stosowały takie sliding window, czyli taki jeżdżący kwadrat, który robił klasyfikację po całym obrazie, i to było niesamowicie wolne. SqueezeNet i MobileNet. Okazuje się, że te sieci, które wykorzystujemy, mają dużo większą pojemność, niż się nam wydaje, są w stanie rozwiązywać dużo bardziej złożone problemy, niż sądzimy, ale dotychczas nie umieliśmy ich uczyć dostatecznie dobrze i większość tych wag się marnowała. I architektury takie jak SqueezeNet czy MobileNet są w stanie osiągnąć takie skuteczności, jak ta sieć AlexNet konwolucyjna, o której wspomniałem, ta z 2012 roku. Przy 50-krotnie mniejszej liczbie parametrów, a po skompresowaniu jeszcze tej sieci i zachowaniu tych parametrów w mniejszej
dokładności, w mniejszej precyzji, czyli na przykład jeżeli kodujemy parametry 8 albo nawet 6 bitami, to taka sieć jest 500 razy szybsza od sieci AlexNet, zachowując tą samą skuteczność. MobileNet jest propozycją od Facebooka, SqueezeNet jest propozycją od Google'a. Aha, ogromna wada sieci neuronowych to były adversarial attacks, czyli to, że jeżeli dodamy coś, co dla nas wygląda jak szum do jakiegoś obrazka, to możemy oszukać sieć i wmówić jej, że ta świątynia jest ostrygą. I no to było dość kompromitujące i na konferencji, w której się pojawiła ta metoda, wielu zwolenników sieci neuronowych było trochę zawstydzonych tym, że ich wybitne sieci da się oszukać czymś takim, co dla nas ciągle wygląda jak świątynia. Robiono to jest w ogóle w taki sam sposób, jak tam pokazywałem z wizualizacją, czyli podajemy sieci fałszywą klasę, propagujemy gradient i zamiast zmieniać wagi, zmieniamy obraz tak, żeby był jak najbliższy fałszywej klasie. Ale ten problem też udało się w dużym stopniu rozwiązać. Na przykład jest taka metoda destylacja wiedzy, która polega na tym, że uczymy bardzo głęboki... Ta metoda rozwiązuje wiele problemów naraz. Uczymy bardzo głęboki problem, w sensie bardzo głęboką, mocną, drogą obliczeniowo sieć i I wykorzystujemy to, co przewidziała ta sieć do uczenia poprzedniej sieci, przy czym klasy mamy zakodowane prawdopodobieństwem klasy, czyli nie tym, że to jest na 100% kod, ale na przykład na 86%, i wtedy sieć uczy się tak zwanego problemu regresji i uczy się ją dużo łatwiej. I ta metoda w połączeniu z tym SqueezeNetem pozwala na przykład sieciom, która z mojego doświadczenia, siecią, która się wykonuje 3 milisekundy, przybliżyć skuteczność sieci, która się wykonuje na karcie graficznej 200 milisekund, sprawić, że taka sieć jest dużo mniej podatna na te adversarial attacks, to znaczy musielibyśmy obraz zmodyfikować tak bardzo, że już dla naszego wzroku to już nie byłaby świątynia, to już byłoby ostryga, żeby sieć się oszukała, więc te ataki w tym momencie są dużo mniej skuteczne. No i tyle. I teraz przechodzę do tej ostatniej części, to znaczy jest dużo kontrowersji związanych z użyciem sieci, można je wykorzystywać w sposób niekoniecznie etyczny. Na przykład w Chinach pojawiła się publikacja, w której twórcy twierdzą, że na podstawie tylko rysów twarzy są w stanie stwierdzić, czy ktoś jest przestępcą. I co najgorsze, ta sieć jest niestety dość skuteczna. I co najgorsze, pokazywali to tak, że sztucznie źle oznaczali obrazki przestępców i osób nie będących przestępcami, wtedy sieć się nie uczyła, jak oznaczali poprawnie, to się uczyła i rzeczywiście są w stanie w jakimś stopniu ocenić to prawdopodobieństwo i chcą to wykorzystywać zarówno jedna izraelska firma, jak i Chiny na lotniskach. Moim zdaniem to jest niepoprawne zastosowanie sieci, nieetyczne i nie powinno się tak robić. Pojawiła się ostatnio sieć face to face, która nam pozwala przeszczepić czyjąś twarz do dowolnego filmiku i na przykład ludzie to wykorzystali do generowania dużych ilości pornografii, albo można to wykorzystać na przykład do fabrykowania dowodów sądowych. Aczkolwiek face to face można się kłócić, że nie jest taki zły, bo w momencie, w którym jesteśmy w stanie pozyskać kompromitujące materiały na kogokolwiek, to one tracą jakąkolwiek wartość, no bo możemy na każdego, tak? I Chiny teraz zamierzają między innymi przy użyciu sieci oceniać poprawność każdego użytkownika Chin, każdego mieszkańca Chin i na tej podstawie decydować na przykład, czy dostanie wizę, czy nie. Moim zdaniem to jest nieprzyzwoite zastosowanie tych metod. I teraz jeszcze warto wspomnieć o tym, że ta branża nie rozwinęłaby się bez wolnego oprogramowania, bez serwisu Archive, na którym można publikować za darmo dostępne publikacje, bez GitHuba. W tym momencie do każdej publikacji załączany jest kod, który posłużył do osiągnięcia wyników. Jeżeli ktoś publikuje sieć, która jest skuteczna, to publikuje też kod, którym ją uczy. Jeżeli tego nie robi, to jego publikacja często zostanie odrzucona przez czasopismo i jest to w złym tonie. Co prawda często wrzucają tam kod, który jest gorszy od tego, co publikowali, żeby zachować przewagę. Moim zdaniem tutaj powinny być jakieś regulacje dotyczące tego, że czasopisma powinny to sprawdzać.
Wszystkie frameworki, czyli narzędzia do deep learningu są otwarte, możemy zobaczyć ich kod. Przy czym to się opłaca firmom takim jak Google, czyli, który ma TensorFlow, Facebook, który ma framework Caffe 2, Uniwersytetowi Berkeley, który stworzył Caffe pierwsze, ponieważ publikując te frameworki, ich kod, sprawiają, że dużo osób bierze udział w rozwijaniu tych frameworków, naprawianiu błędów w tych frameworkach, proponuje swoje metody i rozwija branżę. Też nie da się chyba inaczej znaleźć pracowników, niż udostępniając szerokiemu ogółowi te narzędzia. No i też kursy online, dokumentacje, tutoriale są open source'owe i to też bardzo pomaga. I tutaj mam swoje dwie opinie, teorie. Pewnie wiele osób się z nimi nie zgodzi. Jestem zdania, że anonimowe dane medyczne, takie jak wyniki naszych badań, powinny być publicznie dostępne, jeśli są robione za publiczne pieniądze, a motywuje to tym, że 9 największych przyczyn zgonu w 2015 roku to choroby, 10 to wypadki samochodowe i w momencie, w którym takie dane byłyby publicznie dostępne, uczenie sieci neuronowych, które w niektórych przypadkach mogą być skuteczniejsze od radiologów albo tworzenie badań w ogóle niezwiązanych z machine learningiem byłoby setki razy tańsze i szybsze. I na przykład gdyby Polska coś takiego kiedyś zrobiła, to na pewno uczyniłoby ją takim hubem, centrum dla machine learningu, przynajmniej na skalę europejską, bo dostęp do danych jest tym, co najbardziej, brak dostępu do danych najbardziej ogranicza rozwój sieci. I jest taka inicjatywa Public Money, Public Code, która wnioskuje, że jeżeli jakieś programy czy kod powstają za państwowe pieniądze, ich kod powinien być publicznie dostępny. I też to jest to tak argumentowane, że w ten sposób możemy mieć kontrolę nad naszymi państwami, jak one nas dokładnie sprawdzają, co one robią i możemy też sami naprawiać ten kod. I to już jest mój ostatni slajd. Są takie teorie, że sztuczna inteligencja przejmie kontrolę nad światem i proponowane rozwiązania, na przykład przez Elona Muska, to szeroki dostęp do open source'owej sztucznej inteligencji, ponieważ Musk uważa, że jeżeli każdy będzie miał dostęp do sztucznej inteligencji, to żadna sztuczna inteligencja nie zdominuje pozostałych i jakby ta władza i możliwości będą równo rozdystrybuowane albo prawie równo i Neuralink, czyli próby tworzenia interfejsów człowiek-komputer na zasadzie bezpośredniej komunikacji mózgu z właśnie na przykład wyuczonymi do przetwarzania sygnałów sieciami neuronowymi, co ma sprawić, że jeżeli bardzo szybkie maszyny nie będą w stanie nas tak łatwo ograć, ponieważ będziemy w stanie się z nimi skomunikować i przeciwstawić im inną sztuczną inteligencję, którą kontrolujemy i z którą jesteśmy w stanie się komunikować szybciej niż używając palcy i pisząc na klawiaturze. To są źródła obrazków, które tutaj umieściłem. I to wszystko z mojej strony. Mam jeszcze czas na pytania, czy nie? Minutę. Mogę na jedno pytanie odpowiedzieć. Raz, dwa, raz. Tak, mamy czas na jedno pytanie. Nikt nie chce. Dobrze. Ja mam pytanie odnośnie tej metody LIME, jeżeli chodzi o podejście black box. Pokazałeś to na sieciach konwolucyjnych, czyli przetwarzanie obrazów. Czy są jakieś alternatywne metody do innych problemów? Czyli na przykład przetwarzanie dźwięku i... LIME ma też API do przetwarzania języka naturalnego. Na przykład jeżeli podjęła decyzję, czy twój komentarz był wrogi, czy chwalący, to jest w stanie wskazać słowa i konstrukcje, które wzięły największy udział przy decyzji. Działa też na danych numerycznych. Powiedzmy, że przetwarzamy jakieś statystyki, LIME wskazuje te fragmenty statystyki, które brały największy udział w decyzji. Myślę, że da się to łatwo w ten sposób dostosować. No, musiałbyś zniekształcać ten sygnał i patrzeć, który fragment twojego sygnału jest najważniejszy dla poprawnej decyzji. No tak, ale powiedzmy, że LIME wprowadzałby losowe zniekształcenia i potem w ten sam sposób skorując patrzyłby na przykład, no, który fragment sekwencji dźwiękowej brał udział w decyzji, możesz go sobie potem odtworzyć. Oczywiście to będzie przybliżenie, no ale w jakim stopniu się da. Dobra, to chyba na tyle.
Chętnie na jakieś pytanie jeszcze przy obiedzie odpowiem. Tak, Filip mówił, że też na middle party będzie chyba osiągalny, więc tam ewentualnie też może go coś zapytać. Także dzięki wielkie, Filip. Dzięki.